serdecznie na Łużynkach Biur Kobiet. Miło mi powitać przybyłych gości. Witam burmistrza miasta i gminy Żywin, pana Jacka Nowaka Chrzonu. Witam zastępcę burmistrza miasta i gminy Żywin, pana Bartosza Kobusa z narzeczoną. Witam księdza Tadeusza Łukowiaka. Witam przewodniczącą Rady Miejskiej Krzywinia, panią Krystynę Lokławską. Witam radnego wsi Jurkowo, pana Jurka Nowaka z żoną. Witam prezesa GS Krzywin, pana Krzysztofa Józefiaka z żoną. Witam sołtysa wsi Świniec, pana Romana Cugra z żoną. Witam sołtysa wsi Zgliniec, pana Rafała Pawłowczyka z żoną. Witam przewodniczącą klubu seniora z Jurkowa, panią Gertrudę Kaczmarek z mężem. I przede wszystkim witam gorąco obecnych wśród nas rolników oraz mieszkańców Jurkowa. Szanowni Państwo, dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obyczajów, który jest wpisany w tradycję polskiej wsi. Dożynkowy wieniec oraz bochen chleba symbolizują wspólnotę oraz solidarność międzyludzką. Wyrażają wdzięczność wobec Boga, który błogosławi ludzkiemu wysiłkowi. Ale dożynki to przede wszystkim święto rolników, ludzi dbających o to, by na naszych stołach nigdy nie zabrakło chleba. To dla nich czas radości i pomyślnie zakończonych żniw oraz chwila wytchnienia po ciężkiej, całorocznej pracy. Dla nas zaś dzisiejsze święto plonów jest doskonałą okazją, by podziękować wszystkim pracującym na roli za ich ciężką, trudną i odpowiedzialną pracę. Symbolem naszej wdzięczności są te chleby z tegorocznego zboża. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy, na początek to chcę przede wszystkim podziękować Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej za to, że organizuje dożynki, bo to jest tradycja, to jest zwyczaj, zwyczaj na polskiej ziemi, ale również i zwyczaj, który jest w Jurkowie. I za tą kontynuację bardzo dziękuję, bo praca rolnika, tak jak mówiła Pani Sołtys, jest pracą trudną, ciężką, ale przede wszystkim wykonywaną z dbałością i zacięciem, ale też i zaangażowaniem po to, żeby na polskim stole nie zabrakło chleba. I rzeczywiście tak jest, bo nasze rolnictwo w mojej ocenie jest najlepszym rolnictwem na świecie i cechuje nas to, tutaj praca rolników naszych, cechuje to, że i jakość produktów produkowanych przez naszego rolnika jest najwyższej jakości. I najwyższą jakość produkujemy, ale też i najsmaczniejsze jedzenie chyba też mamy, myślę, że na świecie. Także za to chciałem serdecznie podziękować rolnikom za was, za wasz trud i zaangażowanie, za to, że tyle trudu codziennie wnosicie i musicie mieć też bardzo wiele cierpliwości, zwłaszcza wtedy, kiedy jest utrudniony zbiór albo w międzyczasie gdzieś tam pogoda płaka figle i trzeba się zmagać z tym, że albo jest za dużo deszczu, albo za mało i ciągle to zmartwienie jest wśród was, bo martwicie się o to, co będziecie zbierać i jaki byt będzie również i dla nas. Ale zawsze sobie oczywiście nasi rolnicy wielkopolscy również z tym radzą. I za to, moi drodzy, serdecznie dziękuję. Jednocześnie chcę wam życzyć, żeby wasze zbiory i wasza praca była zawsze doceniana i szanowana. My ją szanujemy i doceniamy i chcę wam życzyć, żeby wasze zbiory były jak najwyższe, żeby ceny również były jak najwyższe za te produkty, które sprzedajecie. A
Myślę, że kwintesencją tego na pewno będą słowa: niech się wszystkim darzy jak najbardziej, i myślę, że w tym wszystko się po prostu zamyka. Także wszystko, co w domu, niech jest najlepiej na polu i w obejściu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję pani serdecznie. Szanowni Państwo, Pani Sołtys, Sołectwo, Ksiądz Proboszcz, wszystkich serdecznie witam i w imieniu całej Rady Miejskiej Krzywinian dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za to, że kontynuujecie Państwo tradycje naszych przodków, bo dożynki były, są, ale można powiedzieć, że w częściach zanikają. Bardzo miło, że tak jest, że Państwo pięknie udekorowaliście tutaj tą salę. Wszystko dożynkowo, pięknie, wspaniale. Za to Wam dziękuję w imieniu całej Rady. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest święto rolników, sadowników, ogrodników, hodowców, wszystkich nas. Natomiast jest to dzień, w którym szczególnie czcimy chleb i wyrażamy w tym dniu szacunek do chleba. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że są chlebki, za to, że będą poświęcone. To jest właśnie symbol dożynek. A dzisiaj cóż, życzę wszystkim wspaniałej zabawy, bo to czas odpoczynku, relaksu, odprężenia. Życzę, żebyście się bawili do rana z uśmiechem, z zadowoleniem. Wszystkiego najlepszego. Tak, pozwolę sobie na wstępie w imieniu mojego brata księdza, który jest proboszczem parafii w Czerwonej Wsi. Jeszcze dzisiaj rano telefonował, mówi: szczęśliwe, żeśmy wylądowali w Nowym Jorku, tylko pamiętaj, że w Jorkowie ma święcić chleby. I pozdrów wszystkich w imię Jezusa Chrystusa, co mniejszy z przyjemnością czynię. Pozdrawiam wszystkich w imię Jezusa Chrystusa na świecie. Bracie i siostry, pamiętam, byłem w czasach klerickich na filmie Źródło, taki tytuł, bodajże Bergmana. Wrzedziała się w XVIII wieku, duża kuchnia, duży stół, na środku ojciec, duży bochen chleba, dzieci, służba. No i ojciec, ponieważ Szwecja jest protestancka, wziął Pismo Święto, czytał fragment Pisma Świętego, potem odmówił modlitwę i każdemu po kawałku łamał chleb, całował i dawał do rąk. To była jakaś taka swoista świętość po prostu. To mi się ogromnie podobało, bo myślę, że ten zwyczaj uczynienia, zanim się rozkroi bochen chleba, uczynienia znaku Krzyża Świętego, to nie jest tylko tradycja świecka, to jest tradycja polska, katolicka, chrześcijańska. Tym znakiem dziękuję się Bogu za ten dar. Rozmawiałem jeszcze za życia, kiedy żył ksiądz profesor Franciszek Dziasek, jak był w Dachau. Wiadomo, że te porcje chlebowe były bardzo małe. Mówi, kiedyś w okresie Wielkiego Postu mówili się z kolegą, że będą starali się te porcje głodowe zostawić, żeby tak w ciągu choć jednego dnia w tygodniu dojeść się dosyta. Mówi, nie dało rady. Jednak mówi, po trochu, ale codziennie trzeba było spożywać, bo jak się zjadło za dużo, to potem już były kłopoty. I już może ostatni, przed pobłogosławieniem, pozwólcie, że tak czytałem teraz niedawno tą książkę z kazaniami księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. Pan profesor Miodek nazwał go Lirikę Mambony i słusznie. I on w jednej swojej karze na dożynkach na Jasnej Górze powiedział takie refleksje. Pozwolę sobie ją przeczytać, zobaczycie, że jest piękna. Żniwiarze kochani,
Wierzcie, jak ciężki jest dla mnie ten chleb, który dźwigam w czasie podniesienia. W nim jest bowiem wasza praca i Bóg nieogarniony, niepojęty, po trzykroć święty, który stał się naszym pokarmem. Tej wiary nauczyłem się od was. Patrzyłem na mego dziadka, który siał, przepasywał się z grzebną płachtą, rozwiązywał czuprynę z worka z ziarnem poświęconym, nabierał ziarna i szedł boso po ciepłej roli i rzucał ziarna w ziemię z nadzieją, modlitwą. A wtedy ziarna z ziemią rozmawiały: przyjmij nas, Matko Ziemio, okryj, przytul na zimę, a wiosną okryjemy cię zielenią i będziesz bogata chlebem. I patrzyłem na dziadka, jak przed żniwami kłosów dotykał, całował je z miłością, modlił się głośno: Boże, z twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy. My ci damy trud i poty, ty nam daj urodzaj złoty. Jestem tylko oraczem, siewcą i żniwiarzem. Ty, Boże, dałeś deszcz i słońce i wzrost tak cudownie chleb nam rozmnożyłeś, aby starczyło dla synów ludzkich i dla ptaków niebieskich. A z mąki czystej mama piekła chleb, nuciła modlitwę godzinek i własnymi rękami wyrabiała bochny chleba. Ogień w piecu gadał i pachniało chlebem. Z pierwszym podpłomykiem posyłała mnie do chrzestnej, bo chlebem trzeba się dzielić jako płatkiem. To było wielkie nabożeństwo. A gdy spadła na ziemię okruszyna chleba, trzeba było ją podnieść ze ciąg i całować. Norwid bowiem powiedział: do kraju tego, gdzie kruszynem chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. A więc dzisiaj dziękujemy za chleb, którego, daj Boże i właściwie Bogu dzięki, na polskim stole nie zabraknie. Ten chleb zawsze szanujmy, bowiem jak teraz kiedyś była audycja w Radiu Maryja na temat żywności, po prostu, że Polska jest w czołówce światowej, gdzie najwięcej żywności się wyrzuca. I to jest bardzo, a bardzo przykre. Chleba nie wyrzucajmy. Lepiej jak się zeschnie, lepiej spalmy go, czy wyłóżmy może zwierzęta, które są też częścią przyrody, niechaj zjedzą. A o pogodzie, która sprzyjała, że wyrosły te bochny chleba, pomimo że było deszczu, ale już teraz na koniec powiem wam, kiedyś góral, jak byłem na wakacjach, zajechałem, mówię: oj, baco, taka ta pogoda paskudna, mnie pada i pada. Mówię: oj, księże, nie paskudna. Każda pogoda jest Boża, bo Pan Bóg wie, co robi. Teraz już nie gadać dużo, bo bardzo szybko zgadałem się, nie? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu, pobłogosław te chleby, którym nakarmiłeś lud słuchający ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Dziękujemy ci, Boże, że na naszym polskim stole nie zabraknie tego chleba, który jest świętością dla każdego Polaka i Polki. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nam zbaw od złego. Dziękuję bardzo. I rozpoczniemy teraz wydawanie chlebów dożywcowych. Poproszę o odebranie chleba dożywkowego burmistrza miasta i gminy Krzywin, pana Jacka Nowaka z żoną. Thank you.
zastępcem burmistrza miasta i gminy Krzywin pana Bartosza Kobusa z narzeczoną. Przewodniczącą Rady Miejskiej Krzywienia panią Krystynę Mokławską. Poproszę o odebranie chleba urzędowego radnego wsi Jurkowa pana Jurka Nowaka z żoną. Odebranie chleba do rzekowego państwa Iwony i Ryszarda Krzysiaka.
Mariusza Michałowiczu. Thank you.
Dorotka Dożynkowego, Beatę i Wojciecha Cukru. Korzystając z okazji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować całej Radzie Sołeckiej za pomoc w organizacji tegorocznych dożynek. Chciałabym również podziękować pani kucharce, młodzieży i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej imprezy. Poproszę teraz pana burmistrza o to, aby podzielić się chlebem dożynkowym z gośćmi i mieszkańcami Jurkowa. Ale sierpnie się skończy.